Bardzo mi przykro, że musimy się rozstać. Będę tęsknić za tobą. Tutaj mam... A, wylało mi się! Dlaczego mi się zawsze wszystko wylewa? Dalej mam jeszcze jeden produkt. Dalej. Witam was bardzo, bardzo gorąco. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Dziś po raz kolejny pogrzebiemy w moim koszu na śmieci. Bez obawy, wiem, brzmi strasznie, ale tak naprawdę nie jest to nic innego jak projekt Denko. Tu jest mój kosz na śmieci, do którego staram się systematycznie odkładać wszystkie zużyte przeze mnie kosmetyki. Oczywiście nie zawsze o tym pamiętam. Czasem niestety, ale wyrzucę opakowanie niechcący. Natomiast naprawdę robię wszystko, co w mojej mocy, żeby odkładać tutaj dla was zużyte przeze mnie produkty, żebyśmy co jakiś czas mogły zanurzyć paluszki w tych metaforycznych śmieciach i potem omówić sobie właśnie te zużyte przeze mnie kosmetyki, które były fajne, do których wrócę, a które były totalną stratą pieniędzy i pozbywam się opakowania i zapominam o tych kosmetykach. Tak więc nie gadam już, przechodzę do tych opakowań i omawiamy. Pierwszy produkt to są rzęsy, dwa opakowania rzęs z AliExpress, rzęsy, które kocham, mam ich zapas, zaraz wam pokażę, żeby nie było. Proszę bardzo, tu są moje już zapasowe rzęsy. Naprawdę kocham te rzęsy, bo są mega tanie. Zestaw 5 par kosztuje coś około 69 pensów, czyli nawet nie funta, a te rzęsy są super, bardzo podobne do Whispies. Zresztą pokażę wam, tak wygląda opakowanie. Tak więc kto z was jeszcze nie słyszał o tych rzęsach, nie próbował, naprawdę zachęcam, przetestujcie sobie, myślę, że będziecie zadowolone. Rzęsy bardzo leciutkie, na cieniutkim paseczku, w ogóle ich nie czuć, wyglądają bardzo ładnie, bardzo naturalnie na oku, tak więc no jedne z moich ulubionych, jeśli chodzi o rzęsy z AliExpress. Dalej mam też opakowanie rzęs, które no niestety już swoją młodość mają daleko, daleko za sobą i generalnie no już nie nadają się do użytku. Bardzo lubiłam te rzęsy, bardzo wiele tutoriali było na moim kanale właśnie z użyciem tych rzęs. Też się wam podobały, to były bardzo takie teatralne, ale ciągle jeszcze wyglądające na naturalne, na dość naturalne, ile możemy tutaj mówić o naturalnych, teatralnych rzęsach, no to te wyglądały dość tak jeszcze. To były rzęsy 205 z Ailur. Pokażę wam, jak one wyglądają. To były rzęsy na grubym pasku i bardzo, tak jak mówię, bardzo takie gęste, ale bardzo ładnie wyglądały na oczach przy okazji takich mocniejszych tutoriali. No, bomba. Niestety te rzęsy już nie są produkowane, chyba są tak już wycofane ze sprzedaży, tak więc strasznie nad tym ubolewam, bo uwielbiałam te rzęsy i tyle ile się dało, to wycisnęłam z nich na maksa. Zobaczcie, tak wygląda rzęsa już w ogóle tutaj cała złamana, tak więc no niestety, ale muszę się ich pozbyć. Idziemy dalej. Zanim przejdziemy do takich już głównych kosmetyków, do pielęgnacji, do makijażu, no to mam jeszcze dla was lakier do paznokci. Wiecie, co to był za lakier, osoby, które mnie oglądają, no to pewnie się domyślają. To jest lakier, który dostałam z AliExpress i otworzyłam go będąc na polu, nagrywając na dworze, przepraszam, to moje góralska gwara, u mnie się mówi na polu, my wychodzimy na pole, nie na dwór, tak więc otworzyłam na, że tak powiem, przy słońcu i posypała się fala krytyki, że on po prostu mi się utrwalił na słońcu, pod wpływem promieni słonecznych. Słuchajcie, ja specjalistą nie jestem, nie będę się kłócić, być może tak było, natomiast na moje oko, jeśli o mnie chodzi, też widzę co otwieram i otwierając ten lakier, on już był glutem, on był po prostu już glutem, tak więc dla mnie
to nie jest kwestia światła, słońca, tylko dla mnie to jest kwestia po prostu wadliwego produktu. Ale tak jak mówię, nie jestem specjalistą, więc nie wypowiadam się, natomiast lakier wylądował w koszu, tak szybko jak się pojawił. Idziemy dalej. Kolejny produkt, który mam, to jest opakowanie takie, widzicie, podróżne, bo to jest małe opakowanie. To jest tonik z Pixi, tonik z kwasem glikolowym, z aloe vera i z... jak się nazywał, żeńszeń? Tak, chyba z żeńszeniem. Słuchajcie, cudowny tonik. Ja już mam w zapasie kolejne opakowanie. Jedno duże zużyłam, drugie kolejne mam w zapasie. Natomiast tak jak mówię, to była moja podróżne, takie na próbę, na przetestowanie, pierwsza moja buteleczka. Ona ma 100 ml, natomiast takie normalne, pełnowymiarowe opakowanie toniku ma 250, o ile się nie mylę. Cudowny tonik, naprawdę uwielbiam ten tonik. Moja skóra bardzo ładnie na niego reaguje. Jest rozświetlona, jest fajnie nawilżona, oczyszczona. Generalnie no, mam też wrażenie, że mniej mam jakichś takich problemów, mi wyskakuje gdzieś tam jakiś niespodzianek na skórze. Tak więc jeśli o mnie chodzi, super tonik, będę na pewno do niego wracać. Lubię go miksować, mieszać z tonikiem z L'Oreal. Uwielbiam ten tonik taki dla skóry dojrzałej. On jest przeciwstarzeniowy tonik. Tak więc razem na przemian z tym właśnie używam i no, jest to najlepsze takie combo dla mojej skóry. Idziemy dalej. Tutaj mam odżywkę do włosów. To była odżywka z Corsa, która była aloesowa dla normalnych włosów. Słuchajcie, to są produkty Corsa, oczywiście są w 100% naturalne. Tutaj macie cały spis, czego w tych kosmetykach nie ma. No nie ma tutaj naprawdę wielu takich niechcianych rzeczy, jak na przykład jakieś mineralne oleje, silikony, parabeny, zapachowych żadnych substancji, alkoholu, retinolu i tak dalej, i tak dalej. Czyli niczego, nawet orzechów, czyli niczego, na co człowiek mógłby być uczulony. Tak więc naprawdę produkty są świetne i no, przyjazne dla każdego, natomiast ta odżywka dla mnie nie robiła nic. Nie wiem, może po prostu nie trafiłam z rodzajem, bo moje włosy w zasadzie są bardziej, wydaje mi się, suche niż normalne. Natomiast ja tą odżywkę dostałam w prezencie, tak więc, wiecie, nie wybrzydzałam, używałam to, co było. No ale tak jak mówię, no, odżywka była taka sobie, nic specjalnie nie robiła z moimi włosami. Nie zauważyłam, żeby moje włosy czy były bardziej lśniące, czy były bardziej takie jedwabiste. No generalnie bardzo obojętny dla mnie produkt. Tak więc na pewno do niego nie wrócę. Kolejny produkt, który udało mi się w całości zużyć, to jest olejek, suchy olejek do ciała z Garniera. Ultimate Beauty Oil Skin Perfector z olejem arganowym, z makadamią, z orzechami, z nie orzechami, z migdałami i z różą. I słuchajcie, to był bardzo, bardzo, bardzo fajny produkt. Na pewno do niego wrócę, bo ja lubię bardzo olejki z Garniera. To już nie pierwszy, który miałam, który używałam, bo ja mam skórę przesuszoną, tak więc dla mnie każdy olejek jest naprawdę zbawienny. Te olejki świetnie pachną, uwielbiam ich intensywny zapach. Ten zapach jest naprawdę obłędny i mocny, tak więc dla osób, które nie lubią zapachów w kosmetykach, no to niestety, ale odpada. Natomiast fajny produkt, niedrogi, kupiłam go na jakiejś promocji za chyba jakieś 3 funty z drobnymi, czyli około 15-16 zł. Myślę, że jest to świetna cena, olejek łatwy w aplikacji, tutaj wiecie, jest dozownik, tak więc no opakowanie 150 ml, dość wydajny. Super produkt, co tutaj dużo mówić, naprawdę fajny produkt. Dalej, co my tutaj mamy? A, tutaj mam... Tutaj jest produkt z The Philosophy, firma, którą bardzo lubię, bardzo, bardzo lubię tą firmę. To był żel pod prysznic Passion Fruit. Obłędny, po prostu miał zapach ten żel, bardzo był taki gęsty, kremowy, bardzo wydajny, wystarczyło go troszeczkę, dosłownie ociupinkę wycisnąć na dłoń i naprawdę można było się
całkowicie umyć w tej odrobinie produktu. Bardzo, bardzo wydajny, świetny produkt. To było opakowanie 150 ml. No jak widzicie, moje już jest takie po przejściach, całkowicie po przejściach, bo miałam go naprawdę dość sporo i używałam go codziennie prawie że i no... starczył na wieki, tak więc świetny produkt, bardzo fajny, tym bardziej dla osób, które lubią fajne, takie intensywne, owocowe zapachy. Dalej mam tutaj kolejny produkt z Corsa. Zobaczcie, to świadczy o tym, jak bardzo ten produkt mi przypasował. Musiałam wydobyć do ostatniej kropli. To był balsam, słuchajcie, z miętowej herbaty. Miętowa herbata, balsam do ciała, który pachniał, tak ten produkt pachniał, że miałam dosłownie obsesję na punkcie tego balsamu. Na pewno sobie kupię więcej. Nie wiem, czy koniecznie ten zapach, czy może spróbuję jakiś inny zapach. Natomiast no, cudowny produkt. W lecie taka miętowa herbata no, po prostu świetnie chłodziła też nie tylko ciało, ale też mentalnie umysł poprzez ten właśnie fajny, relaksujący zapach. Tak więc rewelacyjny produkt. Kto z Was ma okazję przetestować, przetestujcie sobie, bo naprawdę warto. Ja wiem, że te balsamy, ogólnie produkty z firmy Kors nie są, nie należą do najtańszych, natomiast no niestety, ale niektóre produkty z czystym sercem uważam, że warto. Tu mam opakowanie w zasadzie po kremie, to był krem Super Aqua Day od Guerlain i powiem Wam tak, ten produkt miałam wieki u siebie w półce. Używałam go na początku, używałam, dobrnęłam gdzieś tak do 3/4, zostawiłam to opakowanie i później o nim zapomniałam i on leżał mi po prostu, nie powiem ile, w mojej szufladzie. Jak go otworzyłam, to już bałam się go aplikować na twarz, tak więc dokończyłam go, używając go do dłoni i do stóp, bo ja nienawidzę wyrzucać po prostu kosmetyków, tak więc jak mam możliwość, to gdzieś tam staram się dokończyć, czy dać tacie i tata używa do stóp. Pewnie też tak wiele z Was marzy, no mi serce się kraje, jeśli mam jakiś drogi kosmetyk, żeby go tak wyrzucić niedokończonym, tak więc zawsze staram się zużyć do końca. Krem taki sobie, całkiem w porządku, ale dla mnie formuła niewystarczająca. On był bardzo taki żelowy, bardzo taki leciutki, wodnisty wręcz, a ja lubię gęste konsystencje, takie mocno, wiecie, bogate, że czuję to nawilżenie, jak ono wpija w moją skórę. Przy tym produkcie tego nie było, tak więc średnio byłam zadowolona, tym bardziej, że cena była no, ekstremalnie wysoka. Tak więc, no jeśli o mnie chodzi, to nie polecam, niestety dla osób, które szukają mocnego jakiegoś nawilżenia, no to nie za bardzo. Kolejny produkt, który mam, kolejny olejek, który udało mi się zużyć, to jest olejek Vibo Holiday Skin i to był, słuchajcie, olejek z edycji chyba limitowanej, letniej, zeszłorocznej, o ile się nie mylę. To był olejek, który miał w sobie takie drobineczki, jeszcze zostawiłam, żeby Wam pokazać, żebyście mogły zobaczyć. To były takie, widzicie, no taki jakby brokat zatopiony w olejku, opakowanie 30 ml, bardzo tanie, nie wiem ile on kosztował, coś około 15-20 zł, natomiast olejek przepięknie pachnie, to trzeba oddać mu, że zapach był przesuperowy. Natomiast problem z tym olejkiem był taki, że strzepałam go, aplikowałam na ciało, na skórę i te drobinki jak bardzo szybko osadzały się na dnie i jak próbowałam sobie nabrać trochę więcej, no to już było bez drobinek, sam olej, bo wiadomo, drobinki są cięższe od oleju i one spadały od razu na dno, tak więc bardzo ciężko było wydobyć te drobinki z tego olejku i jakby przetransportować je na ciało. Dla mnie to była katorga, bo na ciele miałam kilka takich drobineczek delikatnych, natomiast na dłoniach miałam tego brokatu cholera i ciut, bardzo dużo. Tak więc
jakościowo po prostu no tak średnio. To nie jest nic, co można by porównać do tego olejku Nux, który też ma piękne drobinki, ale te drobinki wychodzą razem z tym olejkiem, tak więc tutaj nie ma żadnego problemu. Natomiast tutaj no trzeba było się namęczyć, nagłowić, nawstrzepywać, żeby te drobinki chciały wyjść z opakowania. Tak więc także tak. Teraz mam dwa produkty, które dostałam przy okazji Glossy Boxa chyba. Dostałam po prostu jedno opakowanie, bo ja nie jestem fanką tych boksów, tych pudełek, tak więc ja nigdy nie zamawiam. Natomiast dostałam jednego Glossy Boxa od znajomej, koleżanki, Marta, pozdrawiam Cię, jeśli oglądasz. I muszę Wam powiedzieć, że... Cieszę się, że nie zamawiam. Bo to były tak. To znaczy, kilka tych produktów jeszcze mam. Mam je odłożone gdzieś tam w szufladzie. Będę na pewno jeszcze je używać i testować. Natomiast tutaj miałam maskę do włosów. A tutaj był żel pod prysznic i płyn do kąpieli w zasadzie. I żaden z tych produktów mi nie pasował. Nie pasowały mi z tego względu, że po pierwsze, produkty te nie miały zapachu, tak jak na przykład ten żel. On jest dla osób, które lubią naturalne kosmetyki. Jeśli jesteście wrażliwcami, macie uczulenia, czy po prostu nie tolerujecie jakichś takich, wiecie, substancji zapachowych, no to ten produkt się dla Was sprawdzi. Natomiast ja nienawidzę produktów, które mi nie pachną. Ja uwielbiam zapachy w kosmetykach i to mnie relaksuje, to mnie uspokaja i to jakoś tak od razu pozytywnie mnie nastraja. Tak więc takie produkty, które w ogóle nie mają dla mnie zapachu, to są... No niestety, nie dla mnie. Tak więc, także tak, tutaj było 99% składników naturalnych, tak więc no tutaj też trzeba wziąć na to poprawkę. Natomiast drugi produkt, ta odżywka była okej, ona też jest tutaj bez parabenów, bez silikonów i jeszcze bez czegoś tam. Ale no też jakoś tam niespecjalnie moje włosy były, szału po prostu nie było po tym produkcie, tak więc jak dla mnie no to dwa produkty, których zdecydowanie nie kupię pełnowymiarowych opakowań. Dalej miałam maseczkę, taka jakby kuracja do stóp, nie wiem jak się ta firma nazywa, XBC. I to była taka kuracja głęboko nawilżająca do stóp, która wyglądała tak. Tutaj miałyście jakieś takie dwie skarpety, oczywiście wkładamy nogi na 20 minut, oczyszczone nogi oczywiście w tą maseczkę i muszę Wam powiedzieć, że to jest produkt, który też dostałam od koleżanki, Karolina, pozdrawiam Cię, tutaj koncert życzeń i pozdrawiamy wszystkich. Słuchajcie, to dostałam właśnie od koleżanki, od Karoliny. Kupiła to chyba w funciaku, mówiła, że w funciaku, więc zapłaciła tylko i wyłącznie funta. Rewelacyjny produkt, miałam tak super nawilżone stopy, no dawno już moje stopy tak fajnie nawilżone nie były tak fajnie odżywione, takie jedwabiste, satynowe, no po prostu... Rewelacyjny produkt i jak będę w funciaku, to będę się rozglądać, zdecydowanie do tego wrócę i obkupię się, kupię sobie na pewno więcej, bo no naprawdę super, super produkt, tym bardziej myślę na zimę, jeśli Wasze stopy są gdzieś tam przesuszone, w nie najlepszej kondycji, to myślę jak najbardziej warto, za tą cenę zdecydowanie bardzo warto. Kolejny produkt, który... Z ciężkim sercem muszę zaliczyć też do projektu Denka i do produktów wykończonych. To jest krem od Bobbi Brown. To był krem, który nazywał się Repair Moisturizing Balm i to był taki balsam, krem bardzo mocno nawilżający. Słuchajcie, to był krem o konsystencji, no jeszcze takiego kremu nigdy w życiu nie miałam. Nie znam żadnego mocniejszego, bardziej bogatego kremu niż ten. On był wręcz tak twardy jak masło. Jego trzeba było troszeczkę w dłoniach rozgrzać i dopiero aplikować na twarz, bo jakbyście tak od razu wyciągnęły z opakowania, nałożyły, to on po prostu nie chciał się rozsmarować, był tak gęsty. Tak więc cudowny, cudowny produkt, zdecydowanie do niego wrócę. Ubolewam trochę nad ceną, no bo niestety, ale cena jest zaporowa. Natomiast na zimę rewelacyjny produkt i jak tylko będę mieć możliwość, to ponownie go kupię. Na razie jeszcze mam trochę innych kremów w zapasie, które muszę zużyć, natomiast to jest mój wielki hicior i on był też w moich ulubieńcach.
Z czystym sercem polecam osobom, które lubią gęste kremy i lubią właśnie takie kremy bardzo mocno nawilżające. Rewelacyjny produkt. Bardzo mi przykro, że musimy się rozstać. Będę tęsknić za tobą. Idziemy dalej. Kolejny krem, który udało mi się zużyć w całości, to jest ten krem z Chanel, który był kremem pod oczy. Ultra Correction Lift, czyli krem liftingujący. Zużyłam ten krem, bo ja, tak jak Wam już wspomniałam, nie lubię bardzo marnować kosmetyków, tym bardziej jeśli były drogie. To był drogi krem, nawet bardzo. I muszę Wam powiedzieć, że był obojętny, całkowicie obojętny, jeśli chodzi o skórę moich oczu. To był krem, który tak naprawdę nic nie robił. Nie zrobił mi żadnej krzywdy, natomiast też w żaden sposób nie polepszył mojej skóry. Uważam, że były to pieniądze wyrzucone w błoto, bo nic nie było fajnego w tym produkcie. Ani on fajnie nie pachniał, ani on fajnie się nie wtłaczał i nie wsiąkał w skórę, ani nie miał fajnej jakiejś takiej mega, nie wiem, bogatej konsystencji czy formuły, żebym czuła, że on chociaż nawilża moją skórę porządnie. Po prostu był wodnisty, wchłaniał się długo. No, nic nie mogę powiedzieć dobrego o tym produkcie. No, chyba jedynie to, że nie zaszkodził i nie zrobiły mi się większe zmarszczki niż te, które już mam. Tak więc uważam, że kompletnie bubel i strata pieniędzy i no, na pewno nie wrócę. Na koniec mam jeszcze jeden produkt dla Was, jeśli chodzi o pielęgnację. I to jest, słuchajcie, żel pod prysznic w opakowaniu bardzo takim, wiecie, samplowym, jak taka próbka gdzieś tam do zabrania ze sobą w podróż. I tak, to jest, nie mylicie się, to jest żel do twarzy dla mężczyzn z Hugo Bossa. Opakowanie 30 ml. Dlaczego o nim tutaj wspominam? Bo ja jestem na tyle walnięta w głowę, że ja uwielbiam używać męskich kosmetyków. Oczywiście nie mówię tutaj o kremach, nie mówię tutaj o jakichś rzeczach, które mają typowo są męskie, natomiast jeśli chodzi o żele pod prysznic czy żele do twarzy, bardzo lubię zapach, uwielbiam zapach i jestem, nie wiem, chyba mam w sobie dużo męskich pierwiastków, natomiast uwielbiam takie produkty, które pachną mężczyzną. Oczywiście nie używam na twarzy, tylko na ciele. Ten produkt po prostu używałam na ciele jako żel do ciała. Wiem, zaraz tutaj się ktoś przyczepi, ale to jest inne pH skóry. Nie powinnaś używać męskich kosmetyków. Okej, może i nie powinnam, ale to robię, bo to lubię. Sprawia mi to przyjemność i nie mam z tym żadnego problemu. Moja skóra też jakoś negatywnie nie reaguje, nie jest jakoś nie wiadomo jak przesuszona, bo inne pH i tak dalej. Tak więc wiecie, to już są preferencje indywidualne. Ja uwielbiam męskie kosmetyki i często używam chociażby Lynxa, nie Lynxa. Co my tutaj mamy? W Anglii. Jest taka męskie żele pod prysznic, które kompletnie rozwalają mój umysł, jeśli chodzi o zapach i bardzo często ich używam, podkradam i używam. Tak więc, ale no i dlatego chciałam o tym wspomnieć. I teraz ostatni produkt już, tak, ostatni, który mam. Też ciężkim sercem muszę się pożegnać, to jest moja ulubiona, jak do tej pory, maskara, taka, wiecie, niskobudżetowa, bo bardzo lubię też Hypnose od Lacombe, natomiast ta od L'Oreal jest bardzo przystępnej cenie i jest porównywalna, uwielbiam, uwielbiam, raz jeszcze uwielbiam, nazywa się False Lash Sculpt, po prostu wszystko w niej jest perfekcyjne, jeśli chodzi o mnie, ma superową szczoteczkę, wiele razy ona też pojawiała się w moich ulubieńcach, w tutorialach, generalnie przewijała się przez filmy na moim kanale. Kupiłam już sobie nową, tak więc jeszcze na pewno się nieraz pojawi. Fajny produkt, który ładnie podkreśla, wydłuża rzęsy, ładnie je definiuje. Można ją używać zarówno na górnych, jak i na dolnych rzęsach, bo ta szczoteczka jest bardzo taka maleńka i no, wszędzie można nią, że tak powiem, dojechać w każde rzęsy, w każdy zakamarek oka. Nie kruszy się, nie skleja rzęs. No, generalnie wszystko, czego tak naprawdę człowiek chciałby od porządnego, dobrego tuszu do rzęs. No i to tyle.
Moje pudełko, już mój kosz jest pusty. Zobaczcie, wylało mi się tutaj niestety resztka żelu pod prysznic, tak więc czeka mnie teraz niestety czyszczenie, ale to nic. No i to tyle, co dziś dla Was przygotowałam. Dziękuję Wam, że ze mną zostałyście i dobrnęłyście do końca tego filmu. Piszcie proszę, czy macie któryś z tych kosmetyków, czy używacie, jaka jest Wasza opinia na ich temat. A póki co ściskam Was bardzo, bardzo gorąco, no i do zobaczenia niebawem. Pa!